Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym testem na żywo i będzie to test taki porównujący gąbeczkę Beauty Blender do gąbeczki z firmy Nashi. Jakiś czas temu otrzymałam z firmy Nashi produkty do testowania i postanowiłam, że w pierwszej kolejności przetestuję dla Was właśnie tą gąbeczkę, ze względu na to, że sama jestem bardzo ciekawa tego, jak ona się będzie sprawowała. Od innych dziewczyn, które również prowadzą kanały urodowe i które otrzymały również do testowania te produkty, słyszałam, że ta gąbka się sprawdza wspaniale, ale też nie wszystkie z dziewczyn mają porównanie do oryginalnego Beauty Blendera, stąd też ja właśnie będę odwoływała się w swoich porównaniach właśnie do oryginalnej gąbeczki Beauty Blender, która jest jakby takim prototypem, pierwowzorem wszystkich innych gąbek, które tak naprawdę później się pojawiły na rynku gąbeczkowym do podkładów. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego, jak się sprawdza właśnie ta gąbka, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Troszeczkę się do Was przybliżyłam, żebyście bardziej i lepiej widziały moją twarz. Najpierw, tak jak przy Beauty Blenderze, powiem kilka słów, które obiecuje producent właśnie tego produktu, jakim jest gąbka do podkładu. I firma Nashi obiecuje nam, że ta gąbka jest tak zwane 4 w 1. I tutaj otrzymujemy informację, że podobnie tak jak Beauty Blender ma właśnie takie mikropory, które ułatwiają nam stemplowanie właśnie podkładu, aby się ustawiał lepiej w skórę, aby wyglądało to naturalnie, aby pozbyć się nadmiaru produktu itd., itd. I jeszcze jest bardzo ważna informacja dotycząca tego, że produkt nie zawiera lateksu oraz jest hipoalergiczny. I jeszcze jest informacja tutaj podana taka, że pozwala nam budować właśnie stopniowe krycie dzięki temu, że właśnie możemy sobie stemplowywać i wtapiać pod ten podkład dzięki temu przyrządowi właśnie w skórę oraz pozwala nam ukryć również niedoskonałości i osiągnąć efekt takiej właśnie the smoothest finish imaginable, czyli takie nazwałabym to tak potocznie, takie wykończenie photoshopowe, czyli po prostu takie najbardziej wygładzony efekt, jaki tylko sobie można wyobrazić. Tak to bym przetłumaczyła w tłumaczeniu wolnym jako niespecjalista. Gąbeczka przychodzi do nas w takim opakowaniu. Mi się to opakowanie bardzo podoba. Jest kartonowe, jest dość solidne. Gąbeczka Beauty Blender przychodzi w takim zwykłym plastikowym pudełeczku, które tak naprawdę w żaden sposób nie jest pociągające wizualnie. To pudełko mi się podoba. Ja osobiście zwróciłabym bardziej uwagę na ten kartonik niż na opakowanie gąbki Beauty Blender. Cena tego produktu, o ile się nie mylę, to około 40 zł, ale nie chcę Was wprowadzić w błąd, więc podlinkuję Wam w opisie pod filmem link, gdzie możecie zakupić tą gąbkę oraz jej cenę standardową. A teraz już przechodzę do rozpakowywania. Jak to rozpakować, powiedzcie? Ok. Po opakowaniu gąbeczka wygląda w ten sposób. Z tej strony jest tak płasko ścięta, podobnie jak gąbki Real Techniques. Osobiście takie gąbki nie posiadałam, ale wiem, jak one wyglądają. W istocie jest tak samo miękka i porowata jak Beauty Blender, więc śmiem przypuszczać, że być może będzie się tak samo cudownie i podobnie sprawdzać. Ciekawa jestem, do jakich rozmiarów urośnie, kiedy napompuję ją wodą. Podobnie jak Beauty Blender, gąbka ta po napompowaniu wodą nabrała dość sporych rozmiarów, takich jak właśnie się spodziewałam. I dla przykładu możemy sobie zobaczyć, że teraz już do tego pudełeczka by tak łatwo nie weszła. Obawiam się jednego, że przez to, że ten czubeczek jest taki szpiczasty, już widzę, że może mieć tendencję do uszczerbywania się, do szczepienia się, co niekoniecznie mi się podobało, bo bardzo chciałabym właśnie tutaj dotrzeć sobie wewnętrzne kąciki i bardzo byłoby szkoda, gdyby ta gąbka straciła właśnie na fajności, tracąc swój czubeczek. Teraz tak wącham sobie tą gąbkę i ona śmierdzi. Tak, nie podoba mi się ten zapach. Zdecydowanie jest to dokładnie ten zapach, który możemy spotkać przy zamawianiu pędzli z chińskich stron. Nie podoba mi się ten zapach, ale nie jest też aż taki rażący, żeby jakoś szczególnie doskwierał. Dobrze, ja sobie zmieszam dwa podkłady, jaśniejszy z L'Oreal Infallible i z W7. Ten jest najjaśniejszy, który posiadam, a ten jest jednym z ciemniejszych, więc mieszam te podkłady. Jeżeli macie problem właśnie ze znalezieniem koloru podkładu dla siebie, to właśnie zalecam tego typu taktyki stosować ze względu na to, że wtedy dzięki temu możecie po prostu osiągnąć taki kolor, jaki Wam się będzie podobał, więc po prostu kupcie sobie jeden jaśniejszy, jeden ciemniejszy kolor i myślę, że będzie. Dobra, i najpierw sobie nałożę takimi, wiecie, ruchami, o, po prostu na całą buzię. Ja ostatnio nie mam żadnych praktycznie niedoskonałości,
więc nie muszę stosować najpierw żadnego kamuflaża. No i teraz przechodzę do stemplowania podkładu właśnie gąbeczką. Straszne jest to, że ta gąbeczka się tak brudzi od tego podkładu. Bardzo przykro to wygląda. Pierwsze odczucia przy nakładaniu są moim zdaniem, w moim odczuciu bardzo pozytywne, dlatego że podobnie tak jak właśnie Beauty Blender, ta gąbka jest bardzo miękka. Ja Wam powiem, że ja już zdążyłam przetestować oprócz Beauty Blendera kilka takich gąbek. No niestety, ale znalazłam dotychczas tylko jedną z wyjątkiem właśnie teraz tej, którą testuję, która mi się fajnie sprawdza i która jest godnym następcą Beauty Blendera, więc jeżeli jesteście ciekawe właśnie jaka to jest gąbka i jak się sprawdza, to dajcie znać, jeżeli chciałobyście taki test na żywo. Ta jest bardzo mięciutka, faktycznie, podobnie tak jak Beauty Blender, bardzo fajnie się nią wciska i aplikuje produkt na twarz i powiem Wam, że w ogóle idealnie ten produkt się wtapia. Mamy jedną warstwę i moja buzia wygląda w ten sposób. Myślę, że jak na co dzień to takie krycie zupełnie wystarczy. Natomiast ja dołożę sobie jeszcze jedną warstwę, żeby Wam pokazać, że możemy budować krycie i osiągać nadal taki naturalny efekt, mimo że będziemy mieć więcej niż jedną warstwę podkładu. Teraz nałożę sobie wprost z dłoni na tą dupkę tej gąbeczki niejako. Ja ogólnie powiem Wam, że na co dzień, odkąd odkryłam krem CC Everline, to w zasadzie, no tak, nie w zasadzie, tylko nie stosuję w ogóle podkładów, tylko używam tego kremu CC. On mi się świetnie sprawdza, jestem z niego mega zadowolona i w ogóle nie potrzebuję innych produktów, zwłaszcza, że tak jak mówię, nie potrzebuję żadnego krycia w zasadzie na buzi ze względu na to, że nie mam na niej żadnych kłopotów. I tak wygląda moja buzia po drugiej warstwie podkładu. Nie wiem jak Wy to oceniacie, ale mnie osobiście bardzo się podoba ten efekt i faktycznie jak za chwileczkę jeszcze nałożę korektor, to myślę, że to będzie naprawdę taki efekt właśnie Photoshopa. Ta buzia wygląda bardzo tak promieniście i bardzo naturalnie jednocześnie, pomimo tego, że mamy już dwie warstwy i tak naprawdę dla mnie osobiście to już jest maska. Przechodzimy do nakładania korektora. Pod oczy nałożę korektor z firmy Belle, który ostatnio odkryłam w Biedrze. I bardzo on mi się podoba ze względu na to, że jest bardzo gęsty i bardzo fajnie kryje moim zdaniem. I wklepiamy sobie tą właśnie ściętą częścią czubeczkową, wklepiamy sobie korektor pod oczy. Wiem, że tutaj w tej chwili te miejsca pod oczami nie są przypudrowane, więc światło się nadal załamuje i to wygląda tak, jakbym miała nadal cienie pod oczami, natomiast na pewno też możecie widzieć taki bardziej odświeżony efekt. No i też możecie widzieć, że gąbeczka ta bardzo fajnie rozprowadziła ten korektor. Ja sobie teraz przypudruję buzię, nałożę właśnie budę pod oczy, tak żebyście ją widziały, jak to wygląda w takim stanie, że tak powiem, już gotowym. I za chwileczkę do Was wracam. A więc tak wygląda moja twarz, kiedy jest skończona. Dołożyłam sobie odrobinę bronzera, różu oraz rozświetlacza. Uprzedzając to przypudrowaniem twarzy pudrem transparentnym z burżuła. Nie wiem, jak Wam się podoba ogólnie efekt tego, jak to wszystko wygląda razem na mojej twarzy. Mnie się wydaje osobiście, że mam troszeczkę jednak za ciemną tą buzię, ale to też wynika z tego, że po prostu nie mam już dobrego światła za bardzo, więc ciężko mi było tak na dłoni na szybko sobie tutaj zmiksować taki kolor. Ale nie przejmujemy się tym, udajemy, że tego nie widzimy, to nie ma znaczenia, to tylko film. Kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, ze względu na to, że dzięki temu macie porównanie właśnie do oryginalnego Beauty Blendera, jak on się prezentuje i jak nim się nakłada, bo odwołuję Was tutaj do tego filmiku, i macie też porównanie właśnie tej gąbeczki. Ona teraz wygląda tragicznie, jakby przeszła po prostu przez wojnę, ale naprawdę myślę, że spokojnie, tak porównując 1:1, można dać tej gąbce najwyższą punktację, jeżeli chodzi o porównanie jej do Beauty Blendera. Świetnie się sprawdziła, bardzo przyjemnie się nią nakłada i myślę, że będę ją miażdżyła i używała jej bardzo namiętnie, dlatego że póki co jest moim numerem 1, jeżeli chodzi o wszystkie gąbki, które dotychczas miałam w stylu Beauty Blendera. Więc tak, zdecydowanie myślę, że gąbeczka z
nadszy i wyląduje wśród produktów, które będę polecała w najbliższych ulubieńcach, to na 100%. Bardzo dziękuję właśnie firmie Nanshi za to, że udostępniła mi ten produkt do przetestowania. I tak, zdecydowanie jest to Wasz bardzo dobry produkt. Kochani, jeżeli Wam się spodobał ten test na żywo, to zachęcam Was do kliknięcia kciuka do góry. Dajcie znać, jeżeli lubicie testy na żywo. Dajcie znać, czy mieliście również do czynienia z gąbką Beauty Blender albo innymi zamiennikami tego Beauty Blendera. Być może właśnie miałyście do czynienia z tą gąbeczką z Nanshi. Ja myślę, że spokojnie, jak miałabym Wam polecić i szukałabym czegoś, co by było tańsze, to zdecydowanie, na pewno zdecydowanie bym się zdecydowała. To na pewno zdecydowałabym się właśnie na tą gąbkę, ze względu na to, że ona jest po prostu o wiele, wiele tańsza niż Beauty Blender, a tak naprawdę zadowala mnie tak samo jak Beauty Blender, więc po co przepłacać. Dlatego serdecznie Wam polecam właśnie link w opisie i zakupienie sobie tej gąbeczki, jeżeli jesteście ciekawe, jak się będzie sprawdzała u Was. Dzisiaj już dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się! Bye.